I know who you are. What you fear. I know what you crave. You're mine. To do with as I please. Po Kidman. Rozdział 13 pod tytułem Straty. Józef, gdzie ty biegniesz? No tak, Józef do swojej wybranki serca, a nasz Sebuś jak zwykle stoicki spokój na twarzy i nic mu się nie dzieje. Cześć wszystkim, jestem Chiro, to jest The Evil Within i tak. Ostatnim razem uciekaliśmy sobie przed pajączkiem. Gdzie to jest? Tak tam. No ja tam Kidman nie widzę, także cóż. O, to jest plac zabaw kolorowy, tak jak Sybuś przygląda się, bo nigdy nie widziałeś deszczu. O, oczywiście, tak, o, nie blokuj się, nie udawaj Michaela Jacksona. Proszę cię, Sebciu, wyłącz na razie tą latarnię, bo jest w miarę jasno, jest ci niepotrzebna. O, mamy prysznic. Czy możesz wziąć prysznic? Nie. Nie możesz wejść do prysznica, chyba on jest ze szkła pancernego, skoro nie możemy się do niego przedostać. Poczekajcie, zaraz wrócę. Okej, już jestem. Chciałam sprawdzić, czy mi się wszystko ładnie nagrywa. I tak, dobra, tam mamy pamiętnik Sebcia, ale na razie go zostawimy, bo ja chcę... Serio, musisz iść naokoło? Sebuś, nie denerwuj mnie. Czemu tu było oko Illuminati? Przecież tu niczego nie ma. Czy to działa? Wow, 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 spokojnie, spokojnie. Ja tylko leciutko nacisnęłam guziczek, nie kopnęłam tego. Czemu tu mi się oko Illuminati zawsze pokazuje? Tego to ja... ja nie wiem, bo przecież tutaj niczego nie ma. Nie ma żadnych wieśniaków, żadnych potworów, ani nic. Więc nie kumam, o co tutaj chodzi. Czy coś tu mi dali? Nie, dali mi czarną dupę. A tutaj... nie, tu jest jakiś parasol, porozwalane szafy. O, mamy aż dwa naboje do shotguna. Więc ślepszy ryc niż nic, jak to się mówi. Jeszcze tu się rozejrzyjmy trochę. Bardzo przepraszam. Może tu coś jest? Coś pewnie jest? A ja tego nie widzę, a ja bym bardzo chciała to zdobyć. Mam na myśli fragmenty mapy. Bo wiecie, że ja chcę zebrać je wszystkie, tak jak Pokemony. Ale tu chyba nie było żadnych fragmentów mapy. Dobra. Tak, wiem, że się powtarzam z tymi fragmentami mapy, no ale... No ja naprawdę chciałabym je zdobyć, także... Wybaczcie mi. Możesz to rozwalić? Nie. Ach, dobra. Idziemy tak. Tutaj jest... Boże... szkoda, że tego nie widzieliście, ale przed oczami przyleciał mi taki mroczny bardzo kurz. Józef. A teraz raptem ja nie mogę przenikać przez Józefa. No, what the fuck, dobra. Tutaj mamy zapałki, więc je weźmy. I mamy pamiętnik Sebcia. Pamiętnik Sebastiana Castellanosa, 1 września 2012. Majra odeszła. Od wielu dni nie mam z nią żadnego kontaktu. Chciałem to zgłosić, ale spotkałem się tylko z politowaniem. Jej samochód, jej komputer, część rzeczy osobistych zniknęły wraz z nią. Nie ma żadnych śladów przestępstwa. Wszyscy myślą, że po prostu mnie zostawiła. Ciągle wspominają o moim piciu, jakby ono miało jakiś związek z zniknięciem Majry. Nikt nie mówi zresztą o zniknięciu. Patrzą na mnie, jakby to była moja wina, że odeszła. Ale ja wiem, że ona nie odeszła. Kto się porwał. Wpadła na jakiś trop. Ale jaki? No cóż. Tak, wpadła na taki trop, że tutaj nam właśnie Tatiana nas chce uratować.
Buź, ten twój mroczny, przenikliwy wzrok. U, co to jest? Aha, to jest to takie ten. Nie ma tam nikogo? Nie. Dobra. Idziemy. Ej, sepciu. Where is... Aha. There is Tatiana. Czy mamy? Mamy gazetkę, więc ją weźmy. Posiadłość w płomieniach. Ponad stuletnia posiadłość całkowicie spalona. Podejrzenie podpalenia. Posiadłość Wiktoriano doszczętnie spłonęła. Śledczy podejrzewają podpalenie. Nie wiadomo, co się stało z właścicielem samotnikiem. Straszy nas teraz w mrocznych otchłaniach naszego umysłu. Dobra. I... Tak, tutaj niczego nie ma. Tatiana jak zwykle tam się grzebie. Zobaczmy... Czy coś tutaj... Czy ja w ogóle mam jakiś kluczyk? Marszy światło. Ja mam jakiś kluczyk, czy ja wszystkie... Mam kluczyk, dobra. No to otwieramy kolejną szafeczkę. A w niej... Uuu, już chciałam powiedzieć, że w niej jest mózg w płynie. Ale się przeliczyłam i nie ma mózgu w płynie. O, zabierzmy tę resztę amunicji do sznajperki. A to możemy zabrać, czy mamy pełne te... Dobra, możemy jedno zabrać. Okej, okay, no to... O Jezu, Jezu, ale... A, ale paskudna ścinka, dobra. To tak, ja sobie sprawdzę, czy mogę coś ulepszyć i za chwilunię do was wrócę. I tak, już jestem, ulepszyłam sobie odzyskanie zdrowia ze strzykawek i tak. No, dobra, Józefie, ty tam daj, obserwuj, czy Kidman nie wychodzi. A my idziemy sobie tutaj. Coś tu mamy, czy nie mamy? Nie, czy musimy zejść sobie w dół. Tak, tutaj słychać wieśniaków, ale wieśniaków nigdzie nie ma. I to jest niepokojące. Dobra, tutaj mamy to i mamy... Tak, to jest acid. To jest silent acid. Pozdro dla acid, czyli mojej koleżanki. Tak, rozbrajaj. Tak, za pierwszym razem tutaj wlazłam i mnie... Cóż, rozpuściło trochę. Sepcia. Bierz to. Tak, a wiecie, jak się nazywa dziecko w kwasie? Rozpuszczony bachor. XD. Znowu ten straszny obraz. Ten hotel bardzo mi się... Aha. Ten hotel bardzo mi się kojarzy z Cry of Fear. Tekturowy znak. Nie masz na to pomysłu, Józefie? No, oczywiście, Józefie, no. Nie żłą dedukcję, żeś wywnioskował. Nie mogę zrobić... Aha, jakoś się na siłę przez ciebie, sepciu, przedostał. Dobra, nie ma tu niczego? Nie, dobra. No, to co? To idziemy dalej. Tak, tędy nie przejdziemy, więc musimy iść... O, daj nam troszeczkę ammunition. Przepraszam, tak, musimy to zestrzelić. Halo? Ups. No cóż, dobra. Tak, schodzimy w dół. Szybko! Ho! I tutaj. No, może szybciej? No, byś tam spadł i by było źle. No i znowu dynamiczny duet się rozdziela. Kurde. Dobra, tak. Musimy iść sobie tutaj. Bo nigdzie indziej nie pójdziemy. Tak,
wesołe trio i dynamiczny duet się rozdzielił. Wow, ależ ty sepciu skaczesz, dobra. Sejfogłowy. Kurde. Głupi potwór, dobra. Tutaj coś... Tak, jest. Mogę tutaj coś nacisnąć? Nie. Nie mogę niczego. Butelka? Nie chcę butelki. Bum. Może zaświec swą latarnią sapciu. Czy tutaj coś... Coś tu może jest? Leży jakiś fragment mapy, czy coś? Nie. Tu nic. Łoch, tu jest pułapka sejfogłowego. Nie chciałabym bardzo w nią wpaść. Rozbraję. Tak, i mamy troszeczkę części do agonii, ale na razie ich... mamy punkt kontrolny, na razie ich nie będziemy wykorzystywać, bo po co? Dziwi się, że on przelazł przez taki ogień, a Sebuś dalej oczywiście nie przejdzie. Dobra, idziemy... O Jezu, myślałam, że tu jest pułapka, ale nie ma, na szczęście. Tu nie ma nic. Tu mamy to. A tu? Dużo części do agonii nam dali, widzę. To weź to. Tak, słyszę wieśniaka. Bierz to. Kurde, jednak trzeba było tą butelkę zabrać. Ale tam był duży mózg w płynie. Szkoda, że Sybuś nie może krzyczeć. Tak jak Kidman. Dobra, gdzie była ta butelka? Ta butelka była tu. Bierz ją. Musimy to umiejętnie rozegrać. Dobra, weź może... A, tu też jest butelka. Nie zauważyłam. Dobra, weź. Zobaczymy, czy się nadzieje na bombę. Gdzie ten wieśniak polazł? Aha. Wieśniaku, idziesz tutaj? Zapraszam. Tutaj Sebuś Castellano ma dla ciebie taki mały prezencik w postaci pułapki. Dobra, wiesz co? Ono tu. A mnie tu nie ma, wiesz? Mnie tu nie ma. Ups. O Jezu! Czemu ty żyjesz? Dlaczego ty żyjesz? Przecież ciebie rozwaliło, chyba że rozwaliło innego. Wiesz co, weź ty odwróć się, może idź sobie, co? Nie. Ach. Gin. O, gdzie ty? Sebuś. Gdzie ty jesteś? Ała! Idź. Co ty taki słaby na hita, żeś poległ? No wiesz ty co? Ciekawa jestem, którego to wieśniaka widzieliście, ducha tego. No, potrąciłam. Ups. O nie! Nie, tylko nie. Tylko nie doppelganger. No ono tu! Ja cię wezmę. Z zaskoczenia. Tylko się odwróć. I... Co ty się blokujesz, że jesteś taki gruby jak Castellano? Oby się on tylko nie odwrócił szybko. Wow! Nie! Uciekaj! Castellano, uciekaj. Szybko. O nie. Coś czuję, że umrę. Niedobrze. Gdzie to jest? O! Idź.
Won. Won śmieciu. To coś mnie szuka. Czekajcie. Wybuchowy. Jezu, Jezu, Sebuś, twoje piękne włosy mi zasłaniają. Czekaj. Gdzie to... Aha, ja tą butelkę... Super. Aha, dobra, on sobie tam polazł. Przecież... Ja mam pomysł, żeby go... Chociaż nie, no bo... Tu mogą być znajdźki. A wiecie dobrze, że ja bardzo lubię znajdźki. Gdzie ten szmatławiec? Hono tu! O Jezu! Ała! Szybko! Zostaw mnie! Proszę! Ała! Proszę mnie zostawić! Gdzie jest Laura? Ups. Giń! Giń! Jeszcze raz po stokroć set giń. Boże święty. Jak się wygiął. Na kolana przed Sebastianem Castellano. Jeszcze z buta dostaniesz. Dobra. Idziemy dalej. Tego niemiłego pana mamy z głowy. Tak. Jeżeli tu się pojawi jeszcze jakiś niemiły pan, to... Wow. Ja bym go po prostu chciała sobie... ominąć. Bo nie ma co się... O Jezu. Nie mamy amunicji. Ja tego nie zauważyłam. Ips. Chyba słyszałam... sejfogłowego. Aha. Tu jest... pan z... pistoletem i już go nie ma. Ups! Au! Ała! Szybko! Wyjdź stąd! Który to mnie jeszcze widzi? Nie! Nie! Co ty, idioto, zrobiłeś? Ja pierdzielę! Sebuś, jakiś ty głupi! I dobra, słuchajcie, tak. Tu... Lepiej po prostu z nimi... Ała, nie zadzierać. Ja wolę stąd... O, uciec. Oj, nie, 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 nie. O Boże, nie. O Boże, nie. O Boże, nie, o Boże, nie. O Boże, nie. Oni wszyscy... Oni mnie wszyscy... Ała, Sebuś, Sebuś. Uciekamy. Uciekamy i się nie przejmujemy. Dobra, oni tu... Jak oni tutaj przyjdą, to my ich sobie załatwimy. Hehehehe, gówniaki! Dlaczego ty żyjesz? Halo? Czy ja tu załatwiłam wszystkich, którzy mnie gonili? To trochę... O Jezu, jest jeszcze ta beznadziejna kopia Rubika. Którą gardzę. O Jezu, nie! Precz. Nie wiem, czy on idzie... A, tu jest dwóch! O Jezu, nie!
Nie. Bardzo nie. Zostawcie mnie, proszę was bardzo. O, dobra, tutaj coś mamy, weź to proszę. Dobra. O, tam jest safe. Dobra, i co my teraz mamy tutaj? Tu coś leży, jakaś znajdźka? Nie. Ja bym... Zaraz. Au! Au! Au, 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 no, na pewno nie. Na pewno nie. Czekajcie, ja zostawię taką pułapkę na niego. On będzie tam szedł i wtedy go załatwimy. Tylko niech on tam przyjdzie. To trochę potrwa. I dobra, załatwiłam go. Załatwiłam go. Tylko tu chyba jeszcze jakiś przyjemniaczek sobie. Tak. Tekturowe krzesło. Dobra, tutaj mamy, ale może weźmiemy do tego naszą... A dobra, niech będzie już rewolwer. Tak. Ała! O nie, nie, nie! Zginę! Umrę! Uciekaj! Sepcio, o nie! Gdzie on jest? O, ho, 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 ho. Idź. Tak, Sebuś, tylko spokojnie. Schowaj się. Niech ci się odnowi twoje zdrowie. Tak, 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 tak. Dajesz, dajesz, dajesz. Jaś. Masakra. Gdzie on jest? Aha, on jest tam. I musimy go jakoś załatwić. Dobra, niech stracę. I... Ups, coś ci się, panie, tutaj brzydkiego stało. Dobra. O, o, o! Dałeś mi amunicję. Hej, dobra. Rozbrójmy to. Uhuhu, mamy dużo części. Zaraz je wykorzystamy. Uhuhu, jeszcze więcej. Tutaj nic. Tu mamy to. A tutaj jest! Lekarstwo! Dobra, od razu sobie weźmy. Tak. Znaczy, tu coś jest. Dobra, no to możemy w tę stronę? Tak, w tę stronę. I pudełeczko. Ale w nim nic. No to idziemy tutaj. Te mogę? Nie mogę. No to idziemy na dół. Gdzie czeka na nas nasz Józef? Punkt kontrolny. Oczywiście. Tam niżej nie mogę. O, pułapki. I sejfa głowy. Tak, bierz to. Byleby teraz tutaj nie zlamić. O Boże, ile tu jest tych sejfów? Dobra, spokojnie. Byleby tego gówna nie tknąć. Dobra.
Okej, tam jest sejf u głowy. Dobra. Uciekaj. Sepciu, ukryjemy się tu. Tak, żeby on nas nie wyczaił. Dobra, idź sobie tam. Idź sobie tam jak najdalej. Niech będę mieć pewność, że... No, że całkiem zniknąłeś, to wtedy sobie mogę iść. Tak, no, tu mamy mózg, jeden i chyba drugi? Nie, jeden tylko. A nie, tu jest jeszcze. Uhuhu, dużo tego, dobra. Tu nic więcej nie ma, ale... Tak, tu są części. I tu gdzieś spadł kluczyk. Tak, o, super. No, weź to. No, ech. No, i super. Mamy kluczyk. Jest pełno sejfów. I jeszcze jeden mysk. Czy coś tu jeszcze mamy? Chyba nie. A czy ja tam mogę wejść? No, nie bardzo. Dobra. To w takim bądź razie. Wow. Idziemy sobie dalej. Tak, idziemy sobie dalej tam. Trzeba porozbrajać pyłapki. Im więcej części, tym lepiej. Tak. I jeszcze tu. No, weź to. Dzięki. Przepraszam. Dobra, tam nie pójdziemy, ale pójdziemy za to tu. Tak. Skanał. Czy tu coś mamy? Tutaj mamy. Raz, dwa, trzy. Dobra. To teraz idziemy dalej. No, punkt kontrolny. W poszukiwaniu Józefa. Nie no, raczej jej tam nie ma. Czy tu coś jest? Nie. A czy tu nie będzie przypadkiem może jakiegoś fragmentu mapy, czy czegoś? Coś mi się tak kojarzy. Tak tam, tu sobie siedzi wesoły kruczek. No. Aha, Sybyś jest taki gruby, że nie przejdzie pod tym, bo to jest Sebuś. Wow, spoko. Czy tu czegoś nie teges? Nie, niczego nie ma. No, Sebuś skacze niczym Spiderman. Nie, tu nie ma żadnych... Czy to jest... Illuminati! Illuminati everywhere! I co tu jest? Aha. Amunicja do Magnuma. Fajnie, przyda się. Kurde, dawno nie było fragmentów mapy, co troszeczkę mnie niepokoi. Mam nadzieję, że żadnego nie ominęłam. No to jak ja mam to rozbijać? Obraz. No to... Ech, kurde. Wow. Lady, level with me. Am I going crazy? If one wishes to survive, one will do well to consider who they trust.
No ja nie wiem, komu należy zaufać. Może tobie, co? Dobra, ciekawe, nie mogę przenikać przez Tatianę. Nie ma gazetki, ale mamy plakat. A na plakacie? Józef! Zaginął detektyw policji w Crimson City. Joseph Oda. Zniknął w trakcie powrotu do domu. Kilku naocznych świadków twierdzi, że widzieli, jak szukał kogoś w Crimson City. Uch. Józefie, czemu żeś zaginął? Nie, ja nie chcę, żeby Józef nam zaginął. Dobra. Może sobie w tym momencie zakończymy i do usłyszenia w następnym odcinku. Chociaż nie wiem, jak ja... Ile czasu ja to nagrywam? Dobra, nie, zakończymy sobie teraz. I do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa.